ulicy Hubalczyków Bałtowskiej. Ludzie tracą cierpliwość. Ulewa, kolejne zalania. Zgadza się. Proszę pana, wczoraj było to samo, dzisiaj jest to samo. Jeżeli gdziekolwiek tylko zgłaszamy, nikt nas nie słucha. Rozumie pan? Ja pokazuję zdjęcia, nie chcą nawet tego oglądać. Nie chcą oglądać filmów. Mówią, że to jest niemożliwe, żeby nas zalewało. Strażacy nas uratowali, przynajmniej tamtą część. Nie wiem, czy to była jakaś zasuwa, czy coś, ale rozbili po prostu. Mnie to się wydaje, że to był czop jakiś. Ktoś zapomniał tego, wie pan, zdjąć, nie? Tam już mają spokój, tam nie ma wody, bo ta woda ma gdzie odejść. A tu jest cały czas, bo ten drugi upust tak samo jest zabity. I cały czas nam tłumaczą, że to są separatory, żeby olej z ulicy nie poszedł do kanału, a ten olej, to znaczy co, ma do nas na posesję iść? Za każdym razem ulewa? Za każdym razem jest to samo. No. Dopiero się przebrałem, bo tak samo sobie ratowałem sklep, bo mam firmę, mam zakład. Wszystko mi wpływa na podwórze. No, później trzeba czyścić z tego błota, z tego szlamu, z tego piachu. No. Tu proszę bardzo, nawet nie mają gdzie pompować wody, bo muszą wężami do kanału. No bo co, wypompują tu, zaleją tych. No, to po prostu jest masakra. No. Za każdym razem sytuacja się powtarza. Tak, i nikt nie chce słuchać. A państwo boją się o swój dobytek, prawda? Oczywiście, że tak. No przecież wie pan, no, ile razy można czyścić? No jak mi się woda do kanałów... No przecież to później trzeba do kanałów, trzeba później to wyciągnąć, nie? Do sklepu wiadrami, z chłopakami, z pracownikami wylewam, żeby tylko mi do sklepu nie poszło. Kiedyś, ile było to? 4-5 lat jeszcze przy starej drodze, no to mi pozalewało, komputery wszystko mi poniszczyło. No. Musimy coś z tym robić, no przecież wie pan, jest dzień, możemy się ratować, tak? A w nocy co? Mieszkańcy zapowiadają podjęcie kolejnych kroków, aby ustalić, kto jest winny za taki stan rzeczy. My skontaktowaliśmy się z wykonawcą drogi wojewódzkiej numer 754, ale jedyny komentarz, jaki udało nam się uzyskać, brzmi następująco. Skanska Spółka Akcyjna podjęła już działania mające na celu ustalenie przyczyn powstania uszkodzeń na drodze wojewódzkiej numer 754. Dalszych informacji będziemy mogli udzielić po dokładnych oględzinach miejsca zdarzenia.